Warszawskie inwestycje. Dzień dobry Państwu. Ja powiem dwa słowa, bo bardzo się cieszę, że dzisiaj mieszkańcy Rembrandtowa mogli skorzystać z tego rozwiązania komunikacyjnego, dlatego że domknęliśmy trasę Siekierkowską. Jak Państwo widzicie, ten wiadukt zaczął już dzisiaj działać, wiadukt nad ulicą Marsa. Bardzo się z tego cieszę, dlatego że jest na pewno bardziej bezpiecznie, no i przede wszystkim mniejsze korki. Także ta wielka inwestycja, którą od wielu, wielu lat realizowaliśmy, dzisiaj została domknięta właśnie tutaj w Rembrandtowie. Koszt inwestycji prawie 60 milionów złotych, no ale to co najważniejsze, to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w Rembrandtowie. Ja dzisiaj cały dzień w Rembrandtowie spędzę, będziemy rozmawiali o tych wszystkich potrzebach dzielnicy. Moi współpracownicy tutaj są od wielu, wielu dni po to, żeby przygotować się do zmian, do rozliczenia się z tego wszystkiego, co zrobiliśmy i z tego, co jeszcze zrobimy. No i oczywiście, jak zwykle, tego typu spotkania w dzielnicy zakończymy otwartym spotkaniem z mieszkańcami o godzinie 18. Wszystkich serdecznie zapraszam. Natomiast nam zależy przede wszystkim na tym, żeby miasto było absolutnie dla wszystkich. Również oczywiście dla kierowców, tych, którzy muszą wjechać do centrum, załatwiać swoje najważniejsze sprawy. I budujemy miasto nowoczesne, takie miasto, jakie w tej chwili możemy spotkać właściwie w całej Europie. I nie tylko to dla pani w Amsterdamie, tylko wszystkie nowoczesne miasta polegają na tym, że miasto budowane jest i dla kierowców, i dla pieszych, i dla rowerzystów, ale przede wszystkim dla tych, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, która ma absolutny priorytet. I co najciekawsze, drodzy Państwo, wszystkie te zalecenia, te, które dotyczą strefy czystego transportu, które dotyczą również bezpieczeństwa i ewentualnego wprowadzenia z strefy, w którym poruszamy się z szybkością 30 km. I jeszcze raz chciałem Państwu powiedzieć, że przecież to nie dotyczy tych najważniejszych dróg Warszawy, gdzie dalej będziemy się poruszali z szybkością 50 km. Nie dotyczy wylotówek, gdzie dalej będzie 70 km. Chodzi o te mniejsze ulice, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. I tutaj przeprowadziliśmy na razie konsultacje, ponieważ rozmawiamy z mieszkańcami. Natomiast wszystkie te zalecenia, one są w strategii rządowej. W strategii rządu PiS-u, przygotowanej przez ekspertów. Dlatego, że dzisiaj tak się właśnie rozwijają nowoczesne miasta, że wszyscy starają się o to, żeby było mniej zanieczyszczeń, żeby było mniej korków, żeby przede wszystkim dać przywilej komunikacji miejskiej, która po prostu najzwyczajniej w świecie przewozi jak najwięcej pasażerów. Nie wiem skąd te skróty myślowe, dlatego że nikomu nie zależy na tym, żeby zwężać ulicę, tylko żeby po prostu doprowadzić do tego, żeby każda ulica w Warszawie była używana w sposób jak najbardziej racjonalny. Drodzy Państwo, no, na razie, drodzy Państwo, my prowadzimy konsultacje. Dopiero co zakończyliśmy konsultacje na temat strefy 30 na tych mniejszych ulicach. Głównie jest to związane oczywiście z bezpieczeństwem. I tego typu rozwiązania sprawdzają się we wszystkich nowoczesnych miastach Europy. W związku z tym nie wiem, dlaczego rozwiązania te nowoczesne miałyby się nie sprawdzać w Warszawie. Zresztą tam, gdzie dajemy priorytet komunikacji miejskiej, tam, gdzie budujemy park and ride, czyli te duże parkingi na obrzeżach miasta, tam już dzisiaj to zdaje egzamin. No ale oczywiście najważniejsze dla nas jest zawsze zdanie mieszkańców, które się wsłuchujemy z tą konsultacją. I rzeczywiście, my nie postępujemy tak jak rząd, jeżeli opozycja w Radzie Miasta chce na ten temat rozmawiać, chce dodatkowej sesji, taka sesja w piątek zostanie zorganizowana. Szanowni Państwo, jeszcze doprecyzuję, jest z nami dzisiaj pan Maciej Iwaniński, burmistrz dzielnicy Rembrandt. Witam serdecznie, panie Michał Szewski, wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy. Jeżeli mamy Państwo również pytania, do niej zachęcamy do zadawania, a widzę, że pan redaktor ma już kolejne pytanie. Dzień dobry, Jarosław. Nawiązanie do pytań pani redaktor. Dlaczego te nowoczesne zmiany tak wolno w Warszawie są wprowadzane, że wciąż nie ma strefy śródmiejskiej i płatnego parkowania, że się zatrzymało rozszerzanie strefy płatnego parkowania? Kiedy będzie decyzja dotycząca Saskiej Kępy? A na serio, panie prezydencie, dzisiaj pan jest w Rembrandtowie. W 16 roku zostało podpisane porozumienie ratusza z PKP PLK dotyczące budowy tunelu. Kiedy ta budowa się zacznie? Czy miasto dołoży pieniądze, no bo od tamtego czasu wszystko wdrożało i co z wiaduktem na pewno? Więc po pierwsze, odpowiadając na to pytanie, które pan redaktor zadał, jak rozumiem trochę po to, żeby pokazać równowagę w tej dyskusji,
No właśnie to, że niektórzy mówią, że te zmiany idą za szybko, niektórzy mówią, że te zmiany idą za wolno, pokazuje, że wsłuchujemy się w głos mieszkańców, że chcemy doprowadzić do tego, żeby wszystkie zmiany, które dotyczą polityki transportowej w mieście, były wprowadzone w sposób racjonalny i przede wszystkim w zgodzie z tym, czego większość mieszkańców chce. I dlatego dla niektórych te zmiany postępują trochę za wolno, dla niektórych być może postępują trochę za szybko, ale jest to absolutnie trend światowy, jeżeli chcemy na serio walczyć z ociepleniem klimatycznym, na serio chcemy oddychać czystym powietrzem, na serio chcemy mieć mniej korków, na serio chcemy, żeby warszawianki i warszawiacy mogli szybciej poruszać się po mieście za pomocą komunikacji miejskiej głównie, bo tam ma priorytet, to dokładnie te zmiany muszą wchodzić w życie. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o tunel, sprawa jedna z najważniejszych dla Rembertowa. Problem oczywiście polega na tym, że z jednej strony na finansach, my mamy pieniądze w budżecie miasta i jesteśmy oczywiście gotowi do tego, żeby jeżeli trzeba będzie jakieś pieniądze do tego dołożyć, bo sprawa jest absolutnie priorytetowa. Tyle, że ta inwestycja realizowana jest razem z kolejami państwowymi. No i oczywiście ja jeszcze raz wysysuję pismo w tej sprawie, dlatego że no bardzo nam zależy, żebyśmy byli razem gotowi do tego, żeby te inwestycje kontynuować. Mam nadzieję, że koleje też te pieniądze gospodarują i że będziemy w stanie w kolejnej kadencji ten tunel zrobić i go skończyć. My oczywiście przez cały czas czekamy na dokumenty, czekamy na kolejne dokumenty dotyczące zgody środowiskowej już po konsultacjach. Jest to absolutny priorytet, my jesteśmy gotowi. Jeżeli kolejarze będą gotowi, to myślę, że w przyszłej kadencji ten tunel zostanie wreszcie zbudowany. Reklamy w metrze, żebym trafił po prostu zwrócić tutaj uwagę, że może ta powinna być rozszerzona także o te reklamy. Jakie stanowisko na stacji? Jak Państwo wiecie, ja chcę porozmawiać w ciągu najbliższych tygodni o strategii. Przede wszystkim o tym, żeby przeprowadzić dokładny przetarg. Zastanawiam się też na ile lat, żeby ten przetarg być może był krótszy. Ale przede wszystkim zależy nam na tym, żeby przygotować strategię, w jaki sposób informować w spółkach miejskich. Dlatego, że do tej pory takiej strategii ogólnej nie było. Temu zostaną poświęcone spotkania, które zaplanowałem na najbliższy miesiąc, po to, żeby podjąć tutaj sensowną decyzję. Drodzy Państwo, no, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że to jest całkowicie naturalne, że rząd wspiera inwestycje w stolicy. Tak się dzieje na całym świecie. Żadne wielkie inwestycje, takie jak na przykład przeprowadzamy w metrze, nie odbywają się w Europie bez wsparcia pieniędzy albo unijnych, albo pieniędzy rządowych. Chciałem Państwu też przypomnieć, że w związku z tymi wszystkimi zmianami podatkowymi, które rząd wprowadził, Warszawa traci ponad 2 miliardy złotych rocznie. Natomiast jeżeli rzeczywiście rządzący chcą część tych pieniędzy nam zwrócić, to bardzo dobrze. Na razie jest tylko zapowiedź pana premiera. Jeżeli chodzi o te inwestycje, do których rząd, jak rozumiem, chciałby dopłacić, czyli obwodnica śródmiejska, Skra, bardzo dobrze. To są te inwestycje, które są dla nas absolutnie priorytetowe. I teraz, mówiąc krótko, czekamy na konkrety. Rządzący chcą oddać część pieniędzy, którą zabrali warszawiakom. Jak rozumiem, w kampanii wyborczej to dobry sygnał, że PiS nie łupi do końca mieszkańców dużych miast. Ja się mogę z tego tylko cieszyć. Czekam na konkrety, tak żeby wpisać od razu te inwestycje i to przyspieszenie do budżetu wieloletniego miasta. Mam nadzieję, że to nie jest tylko i wyłącznie zapowiedź, tylko że na tym przeciągu najbliższych dni pójdą do miasta. Wielokrotnie to tłumaczyliśmy, drodzy Państwo. Miasto się rozwija i te inwestycje są potrzebne. One zresztą są zgodne z programem moim i Koalicji Obywatelskiej. Budujemy tramwaj do Wilanowa. No niestety tego typu duże inwestycje mają to do siebie, że powodują czasowe niedogodności. Oczywiście staramy się je likwidować. Jeżeli chodzi o budowę kolektora, on jest absolutnie konieczny w Warszawie. Jeżeli chodzi o kwestie związane akurat z wiaduktem, no to tam nie były przeprowadzone remonty przez kilkadziesiąt lat. Sytuacja wymaga i bezpieczeństwo Warszawy, żeby taki remont przeprowadzić. Notabene jedna nitka już została do użytku oddana. I wszyscy, jeżeli pani się przyjrzy i radni PiSu, jeżeli mają chociaż odrobinę wyobraźni, a państwo odrobinę obiektywności, jeżeli przyjrzycie się wszystkim inwestycjom, choćby tym realizowanym przez rząd, też zobaczycie państwo trudności z realizacją inwestycji rządowych,
w związku z pandemią, w związku z wzrastającymi cenami materiałów. Wszędzie mamy na świecie kumulacje, dlatego że po pandemii wreszcie możemy realizować te inwestycje, a my oczywiście będziemy to robili dla dobra potrzeby. Dziękuję Państwu bardzo, zapraszam wszystkich na spotkanie 18. Dziękujemy.